Witam wszystkich hodowców, kolegów i koleżanki, sympatyków kanału. Dziś rano, jak teraz szłem puścić gołąbki na oblot, czekała mnie miła niespodzianka. Po dachu skakał sobie gołąbek, całkiem żwawo, w dobrej kondycji. Zauważyłem, że ma czerwoną obrączkę, 2-letnia samiczka. Czyli jeden gołąbek wrócił z lotu. I jak się okazało, wpuściłem do gołębnika. Jest to ostatni gołąbek z lotu Bruksela. 1030 km. O, tutaj samiczka. No niestety trochę się zdziwiła, bo w jej celi jest już nowa partnerka. Ale gdzie uciekłaś? Tutaj siedzi. Samiczka, jak widać, w bardzo dobrej kondycji powróciła. Z chipem. No więc teraz pytanie, czy warto zostawiać takiego gołąbka? O, czy warto zostawiać takiego gołąbka, który tak późno wraca z takiego lotu? Powiem tak, cieszę się, że wróciła, bo to dobra samiczka, więc ja ją oczywiście zostawię. A druga sprawa, no brakuje nam dzisiaj gołębi, które potrafią po jakimś czasie wrócić do domu. Takie gołąbki żeśmy już pousuwali, które umią sobie poradzić, które są na tyle inteligentne, że jak nie mają siły, to się zatrzymają, odpoczną, zregenerują i powrócą. Które nie wchodzą do obcych gołębników. Dziś, jak na drugi dzień po locie do południa nie ma gołębi, to nie ma ich wcale. Niestety mamy takie gołębie, które no nie potrafią kilku dni przesiedzieć gdzieś na polach. Chociaż teraz żniwa i tak dalej. To gołąbki, no nie ukrywajmy, jedzonko w terenie by umiały sobie znaleźć. Niestety posiadamy takie gołębie, plus metoda naszego prowadzenia tych gołębi jest taka, że te gołębie po prostu sobie nie radzą, ale one nawet nie mają tego w genach. Te geny żeśmy wyeliminowali i uważam, że trzeba takie gołębie twarde, które potrafią sobie poradzić. Gołębie, które wracają z lotów ekstremalnych. Ja tam za bardzo takich lotów jak Barcelona nie polecam, ale już ten klub dalekodystansowy. Gołębie, które ten po 2-3 dniach potrafią wrócić do gołębnika. Krew, geny tych gołębi. Myślę, że są bardzo wskazane nawet do hodowli w sprinterach, no bo żeby dolać trochę tej krwi takiej, że ten sprinter umie dojść na drugi, trzeci dzień, jest szybki, ale jak się coś zdarzy, żeby te gołębie potrafiły przychodzić. Bo tak, to coraz bardziej nam się te gołębie degenerują, coraz większe problemy są z nimi, coraz są delikatniejsze gołębie stare. Z młodymi jest podobna sprawa. Te młode mamy coraz jak bardziej, wydaje mi się, odnoszę czasami wrażenie, że głupie. Kiedyś gołąbkom wystarczyło dać na lot próbny do kabiny, ewentualnie każdy raz przed próbnym wywióz. Dawało się na lot próbny, drugi raz i gołąbki przylatywały i wszystko było ok. Teraz, tak jak widzę to po sobie, moje były, nie było jak ich wytrenować, wywozić. Nie mówię o jakimś strasznym wywożeniu, ale żeby chociaż trochę je ruszyć.
zrobiłem im trening, dałem do kabiny i z kabiny gołębie schodzą się cały dzień jak z 500 czy 700, po prostu coś strasznego. Nie umiem sobie kompletnie poradzić. Nie wiem, czy tylko gołębie wytrenowane dzisiaj, czy pozostałe wytrenowane i im odeszły, czy jak to teraz wygląda, ale pamiętam, kiedyś nie było z tym problemu. Gołębie szły, choć jeszcze mam kolegów, którzy wkładają od razu do kabiny, schodzą się cały dzień, mówią ogólnie zgubią 2-3 sztuki, ale też w tych lotach ciężkich, długich bardzo dobrze lecą. A te dzisiejsze gołębie to takie wydelikacone straszliwie, że szok. Także gołąbki, które potrafią sobie wrócić z ciężkich lotów, poradzić sobie z ciężkimi warunkami, mają ten gen upartości. Czasami mamy loty, no i wieczorem się dostaje telefon, że gołąb już gdzieś tam wszedł do kogoś. To przecież wręcz jest śmieszne z tymi gołębiami, żeby w dniu lotu, czasami o godzinie 16, po paru godzinach lotu gołębie wchodzą, po prostu psychicznie nie wytrzymują i wchodzą do gołębników obcych. Tak naprawdę co to mamy za gołębie, które nie potrafią przenocować? Wiadomo, że jak gołębie nocują, 100% nie wróci, bo niebezpieczeństwo w nocy, ale też nie oszukujmy się, że wszystkie te gołębie tam giną. Gubi się tyle gołębi. I w ogóle gdzie te gołębie się podziewają? Każdy z nas powinien mieć ileś obcych, przecież policzmy ile gołębi żeśmy zgubili. I gdzie te gołębie w ogóle znikają? To jest dziwne. Kiedyś hodowcy mieli garstkę gołębi. Pamiętam loty z tatą, jak lotowałem, były Koszaliny, Gdynie. Loty, gdzie konkurs kończył się 2-3 dnia. A za tydzień znowu grała kapela i znowu gołębie szły do kosza. Zaczynało się loty 40 paroma gołąbkami. I cały sezon się obleciało. Kończyło się sezon lotem 1000 km, który nie był nigdy lotem zawsze praktycznie dwudniowym. Oczekiwało się pierwszego dnia, że może pojawią się gołębie. Jakieś pojedyncze sztuki z tego maratonu zawsze się pojawiały. A na drugi dzień gołębie przychodziły, dobijały. Na pewno te gołębie były inne. Pielęgnowało się te gołębie twarde, długodystansowe, które potrafiły zdobywać konkursy. No one też sobie lepiej radziły na tych krótkich dystansach, bo nie było takiej specjalizacji. I tam też, że tak powiem, miały jakieś szanse. Te gołębie były inne. Nasprowadzaliśmy niewątpliwie gołębi z zachodu szybkich. Hodowcy ci zaczęli wygrywać, zaczęli mieć szybciej gołąbki z tych łatwych lotów, ale no wszyscy żeśmy poszli w tym kierunku i dzisiaj te gołębie są, odnoszę wrażenie, dużo miększe, dużo słabsze, dużo szybsze, to fakt. Dzisiejszymi, tamtymi gołębiami dzisiaj by na tych krótkich lotach nikt nie ugrał. Ale no taki lot jak Bruksela, te ciężkie loty, to trzeba też po prostu zdawać sobie sprawę, że po prostu nie posiadamy gołębi na takie loty. I teraz są chyba takie gołębie, które potrafią wracać z takich ciężkich lotów. I troszkę w tej hodowli czasami trzeba o tych gołąbkach sobie przypomnieć. Tegoroczna Bruksela nam to tak trochę przypomniała. O i tu bardzo mnie cieszy, że wróciła ta samiczka. W dobrej kondycji, ładna samiczka. Z tipesem wypoczęła gdzieś po drodze, może się na tych polach najadła i w eleganckiej kondycji wraca po ilu? Po 2 tygodniach, no, 2 tygodnie chyba, tak ponad 2 tygodnie, bo były wypuszczone były w niedzielę, w sobotę. 2 tygodnie temu ponad. Także 2 tygodnie jej zajął powrót. Tempo kiepskie, ale i tak cieszy. Nie jest to samiczka, która nie miała konkursu, bo
Pierwsza 500 konkurs, kolejna 500 konkurs, także jest to gołąbek, 700 konkurs, także jest to gołąbek, który z tych lotów 500-700 km zdobywał konkurs. Wysłałem tam takie gołębie, które, że tak powiem, powinny być z tych gołąbków i powinny się na to nadawać, ale no wszyscy szukamy tych gołębi na nowo. Trochę takich gołębi jeszcze z takich rodzin na gołębniku zachowałem z takich typowego długiego dystansu, ale no kilka lat nie było takich lotów, nie było selekcji, te gołębie też głupieją, nie wszystkie z tej rodziny będą dobre. A widzę, że tu samczyk się zainteresował samiczką, a fajnie, bo nawet mógłbyś się z nią sparować, bo ty nie masz samicy, a to jest syn mojej najlepszej lotniczki, która miała 21 konkursów za 2 sezony lotowe, wszystkie 700, wszystkie długie loty. No a ta samiczka to właśnie te długie loty tutaj w tym roku z takich gołąbków. I nawet powiem, warto by było was razem sparować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Nie tylko krzyżować dalekodystansowe na szybkie, żeby to przyspieszać. Bo te przyspieszanie w końcu, jak to gdzieś czytałem, czy takie starzy hodowcy przypowiednie robili, gołąb dalekodystansowy to jest jak esencja farby. Można tą farbę rozrzedzić, no ale jak ją ciągle będziemy rozrzedzać, to co nam zostanie, więc... Więc tak to niestety u nas wygląda. Także jest powrót szczęśliwy ostatniego gołąbka z Brukseli, 1030 km. Po 2 tygodniach bardzo dobrej kondycji, dziś w poranek ucieszyła mnie ta samiczka. Każdy powrót gołąbka cieszy. A już ja już nie specjalnie liczyłem, nie miałem nadziei nawet. No a tu takie miłe zaskoczenie. Więc przy okazji, patrząc na nią, się rozgadałem, muszę pomyśleć właśnie, że o, tu na nią będzie czekał samczyk. Zobaczymy, no nie wyglądał, że sobie uszkodziła, zmęczyła. W przyszłym roku będziemy szykować ją do sezonu lotowego. I mam nadzieję, że mamy loty dalekodystansowe, 800-1000 km. Ona też szybkie loty umie zrobić. Będzie bardzo gdzieś doświadczona. Co też nigdy nie jest pewne, czy to doświadczenie czasami pomaga, czy nie pomaga. Znaczy na pewno pomaga, ale niekoniecznie to już jest jakaś tam gwarancja na cokolwiek. Ale zostanie do drużyny. I chyba ją sobie po prostu zatrzymam. I miejsce znajdzie, tylko cele musi zmienić. Zobaczymy, jak się spierzy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo wszystko teraz, cały ten wysiłek wyjdzie dopiero teraz i będziemy widzieć, jak to wszystko zafunkcjonuje. Także pozdrawiam. Krzysztof Trzaskalik, 513, 812, 854. Dobry lot.